Możesz mi powiedzieć, dlaczego ty i twoja koleżanka zachowujecie się tak, byście się mnie bały? Nie chcę z tobą gadać. Poczekaj. Przepuść mnie. Nie. Najpierw mnie wysłuchasz, bo nie zasługuję na takie traktowanie. Dałem ci przestrzeń, akceptowałem wszystkie twoje decyzje i twoje tempo. A ty sobie po prostu pogrywasz ze mną. Ja pogrywam sobie z tobą? Sorry, ale to spotkanie z twoimi rodzicami... Co spotkanie z moimi rodzicami? Co tam było nie tak? Przecież było miło. Miło, Maniek! Ona płacze, a ja nie rozumiem dlaczego. Daria. Ja naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Pójdę sobie tak, jak chcesz, tylko... Proszę, jak się uspokoisz, zadzwoń do mnie i powiedz mi, co takiego zrobiłem źle. Po prostu nie wiem. Rok temu poszłam na randkę. Z gościem, którego poznałam przez apkę. Wypiłam tylko jednego drinka. Tylko, że on mi coś do niego dosypał. A potem mnie zgwałcił. Daria. Słuchaj, tak strasznie mi przykro, ale nie wiem, co powiedzieć. Zabiłbym gnoja. Żartujesz sobie? Powiedz mi, jak się nazywa, obiecuję, że go dojadę. Maniek, to był twój brat! Słyszeliście to samo, co ja?